Cześć wszystkim, znowu Pono 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, wracamy dalej. Świątynię Eotasa. I'll take a peek. Sure. A właśnie. Nie chciałem tego przyznać. Zapomniałem zmienić opcję jak zwykle, ale zrobię to chyba teraz. To pauza. Trudności gra. A może nie, zmieniłem. Dobra, zobaczymy. Dobra, Yeah. nieważne. Miałem się gdzieś przespać, tak, bo Ederowi zaczyna brakować tchu. Ale wiecie co? Na razie go jeszcze ma, więc na razie jeszcze żyje. A już dużo nam chyba tutaj nie zostało. A właśnie tutaj jeszcze nie zaszliśmy. Za karygodna niedokładność. I wszyscy idą, okej, dobra. I co my tutaj mamy? Mniej więcej cieni. Albo czegoś w tym rodzaju. Save, ponieważ mogę. Tak, cień. Just say the word. Strzeli Quick and cieniowi quiet. w plecy. Co ty na to? Zobaczymy, czy można im zadać Death to our ukradkowy atak. enemies. Dobra? Ej, serio. Świnia mnie zablokowała? Hey. Just say the Serio, word. ta świnia może blokować ruchy. Niedobrze. Okej, dobra. Yeah. Dobra, wybijcie się. Ty możesz sobie do rzędu się bić. O tak, dobra. Tak lepiej. Hey there. Ciach. Cienie chyba są odporne na Hey przemocę, there. więc nie muszę nawet próbować takiej wrażliwości. Dobra. Odpalić. No, ładnie nam się troszkę obrywało. Okej, nie sprawdziłem, czy te widma są również podatne na ogień. Ale dobra, pewnie może jeszcze spotkamy jakieś. Kolejny powód, żeby się wyspać. Nie, do roboty, lenie. Wybaczenie nie leży w naszej naturze. Tych, którzy szukają odkupienia, czeka długa i kręta droga. Prowadzi ona do głębi naszej duszy i wymaga rozwagi nad rozszczepieniem naszych jestestw. Okej, mądre słowa. Raczej tutaj jesteś ukrytego? Jest. Dobra. Helitrop, ametyst, agat i troszkę złota. Hey Okej, there. spoko. Może, że to zaszliśmy. Wiecie co? Zgłośnię jeszcze muzykę, bo ledwo co już słychać. To jest bardzo ładne. Hey there. No. No to chyba tutaj musimy pójść. Czy jest tutaj coś do zrobienia? Kilka cieni do zabicia. Dobra. Pozycje bojowe. Możesz strzelać. Dobra. Do nich. Dobra. Tylko trzy? To trzy, tylko dwa? Widziałem chyba trzy. Co widziało mi się? Dobra. A, jeden się teleportował tutaj. Dobra, się nim zajmiemy. Czy mogę na niego rzucić coś? Zimny uchwyt, to raczej nie zadziała. Olśniewające ognie. Zmniejsza wolę i przełamia wszystkich w obszarze działania. Okej, okay, zobaczmy, czy to zadziała. No, tylko tutaj. Okej, okay, dobra, zobaczmy. Paladyn też obrywa. Dobra. Ośniewające trafienie cieniu szumienie przez 14 sekund. Okej, okay, dobra. To już dalej nie będę nabierać. Dobra, to oszołomienie nie demobilizuje kompletnie. Okej. Okay. Wszystkie cienie padły.
chyba nie ma żadnych kar za używanie broni dystansowych w walce wręcz. Z tego, co się póki co zorientowałem. Jeżeli się mylę, proszę napiszcie to w komentarzach. To może być bardzo cenna uwaga. Dobra. Zobaczmy, tutaj mamy jakieś pokrętło. Pod stopami służy skrzyp i szum wody. Dobra, coś właśnie zalaliśmy. Nieważne co, na pewno trzeba było tak zrobić. Okej. Więcej szlamów. Dobra, z nimi nie ma się co cackać, od razu idziemy do przodu. Jeżeli tego nie zrobimy, będą nas opluwać po prostu. Z tym swoim... tym swoim pasem. Znaczy one są niewrażliwe? Nie zdążyłem przeczytać. Tak, niewrażliwe, no coś trudno. No są na pewno wrażliwe na wrażenia kłute od różdżki. A? Jednak zmieniłem emocje, żeby się gra spowalniała podczas walki. Tak, szperałem jednak. Okej, tutaj jest jakaś szata. Co, coś od tego? Chyba nie. Błyszczący srebrny klucz. Dobra. Czy to do tych drzwi? Myślę, że tak. Tak. Okej, to wygląda na jakieś kwatery. Dużo cieni. Co? Się cofniemy. Może zdążymy troszkę postrzelać. Naprawdę dużo cieni. Znowu się przyda to zaklęcie podpalające. Tak, palące rany. Dobra. Dobra. My się tylko nie teleportowali. O, właśnie ciekawe, czy to święty blask, czy zadanie na jakieś obrażenia. Niby to jest przeciwko tylko zombie. Ale może na nich też podziała. Zobaczymy. Warto spróbować. Dobra, ty bijesz, ty bijesz. Święty blask. Nic nie zrobiło. No to już dobra, trzeba było spróbować. To ich chyba uszło miło, tak? Dobra. Teraz czas na zaklęcia. Właściwe. Tak, popierałem jeszcze trochę w opcjach autopauzy. Dobra, to nie jest fajne. Już te swoje stiletto. Teraz Dobra. Okej. Ten padł. Wracamy do nich. Dobra, jeśli się ogarnie te duchy w odpowiedniej formacji, to nie są ciężkie. Zresztą póki co gra... Ojejku, oni walczyli kuszami. Zapomniałem mi zmienić broń. No, coś trudno. Tak, zresztą na razie gra na normalnym poziomie trudności nie sprawia mi problemów. Pogniecony list. List jest czytelny, chociaż pergamin został pomięty. Giestr. Wiem, że świątynne łaźnie mają ponoć właściwości lecznicze i że twoje plecy wciąż ci dokuczają. Mimo to proszę, abyś, jeżeli zmierzasz się do nich, korzystać przez większość dnia, oddał komuś swój klucz do sanktuarium na przechowanie. Nie pierwszy raz już musieliśmy czekać z odprawieniem codziennych rytuałów, a retoryka Obrika często jest zbyt nisko, by usłyszeć nasze pukanie. Okej, to jest ten klucz, który znaleźliśmy. Just say the word. Hey there. Dobra, otańska modlitwa, ta bardzo ciekawe. Zwój oplątania, już chyba trzeci. Dobra. Hey there. Przy okazji możemy się tu przespać. Dobyć bezpiecznie.
A, tutaj jeszcze musimy pójść. Okej, okay, dobra. Ale się tam przejdziemy. Okej. Okay. No, animacja mogłaby być troszkę bardziej dostosowana do lokalizacji, ale... Tak jak w Baldurze na przykład. Tam w zależności gdzie się odpoczywało, to była inna animacja. Ale dobra. Jakie moje narzekania. No, troszkę szybciej, proszę. Ty się nie musisz już skradać. Hey there. Ciekawe, jakie jest skrótne zaznaczenie wszystkich. W sumie nie sprawdziłem, a mógłby się przydać. Okej, okay, chyba doszliśmy do tych zwłok. Kapłanów. Just say the word. No, dobra. To jest. Okej. Okay. Nie wygląda zbyt pięknie. Przypomnij mi, żebym nigdy już nie pomagał w zabiciu mojego boga. Okej, okay, co ten gość ma nam do powiedzenia? Kiedy się zbliżasz, światło unosi się z kości. Przez chwilę zauważasz wątły obraz stojącej postaci, nakreślonym mgłą lub dymem, ale nagle świat się rozpływa. Czujesz, jakbyś wkroczył w inne życie. Biegniesz w dół po schodach, podążając za płomieniem pochodniami. Twój zdziany oddech rozbrzmiewa ci w uszach. Panika i szaty zakłócają twoje kroki. Niemal upadasz, ale czyjaś dłoń chwyta cię za ramienie i podtrzymuje. Dłoń innego akolity, który uśmiecha się pokrzepiająco, kiedy dociera cię na dół. Obiegasz dookoła płytki staw, w którym wyznacza najniższy punkt świątyni. Podążasz za ciemnymi sylwetkami starszych kapłanów, którzy wiodą was ku wąskiemu korytarzowi prowadzącemu mu do krypty. Po drodze mijasz jednego z niosących pochodnią. Surowe światło płomieni odsłania znajomą twarz. Przez chwilę twoja świadomość przenika czas i przestrzeń. Odnosisz wrażenie, że Vritran dołączył do ciebie w świątyni. Tymczasem we wspomnieniu spogląda on na ciebie przez chwilę, a potem ponad twoim ramieniem na kogoś innego. Wrócę, kiedy sobie pójdą, mówi. Tłum napiera na ciebie, a jego słowa cichną w oddali. Zachowajcie ciszę, nie możemy ryzykować. Wewnątrz krypty złote relikty lśnią jak gwiazdy. Wspomnienie przeskakuje, przenosząc się z jednej chwili do innej, niczym rzuconą kółkę. Teraz widzisz wokół siebie tylko ciemność. Siedzisz, sądzisz, że straciłeś wzrok, ale po chwili zaczynasz rozumieć. Wszystkie świece się wypaliły. Masz też przerażającą pewność, że nikt nie przyjdzie. Gdzieś z lewej słyszysz trzask, mokre, bulgoczące się orbanie, nieregularny płacz. Nic nie widzisz, więc nie wiesz, kto z twoich braci ci sióstr padł, a kto próbuje dobrać się do wody zawartej w ciele. Z prawej strony dobiega się znajomy rytm modlitwy. Nie jesteś jednak w stanie rozpoznać słów. Jesteś zbyt strudzony, by kogoś skrzywdzić. Ogień pragnienia pali cię gardło. W gardle poczujesz swój spuchnięty język, a każdy oddech wymaga wysiłku, który odbiera ci siły. Powiada, że u kresu każdej ciemności jest światło, ale ta ciemność nie ma kresu. Duch uwalnia cię, dochodzi do siebie, choć powoli. Wzrok ci się wyostrza i ponownie widzisz wokół siebie kryptę oświetloną wątłą poświatą unoszącej się duszy, niknącej niczym mgła. Emanuje ona flarami strachu, wywołując w tobie podobne emocje. Wygląda na to, że Wirtr, czy jak mu tam na imię, zamknął ich tutaj. No i zginęli z głodu. Przykro mi, mam nadzieję, że zaznasz spokoju w następnym życiu. Duch wydaje się cofać. Słabiej odczuwasz jego strach i zamieszanie, ale dusza nadal tu jest. Bez względu na to, ile razy widzę, jak się gapisz w nicość, nadal wygląda to dziwacznie. Dobra, zbierzemy szczątki. Poświęcasz kilka chwil, żeby zebrać pozostałe kości kapłanów. To ciężkie i makabryczne brzemię, ale udaje ci się zebrać wszystko. Dobra. Mamy trochę do porozmawiania z jednym gościem. Just say the word. Dobra, jest tu coś ukrytego? Just say the word. Tak, będzie otwierał wszystkie skrzynie. Okej, okay, Adra znaczy. Okej, okay, fajnie. Coś tego znaleźliśmy. Czy nie wiem do czego, ale na pewno się przyda. Jakiś korbacz. Zaraz się nim zajmiemy. I łom. Okej. Okay. Dobra, ciekawe, czy to da się tak ładnie.
Okej, okay, dobra, dzięki Steam. Nie musiałeś dać tego powiadomienia. Okej, okay, spoko. Już nauczyłem się na poprzednim filmie, włączyłem tak status offline na Steamie, żeby nie wyskakiwał powiadomienia o znajomych, ale nie przewidziałem wszystkiego. Dobra. Trochę kasy, trochę rzeczy, mikstura duchowej tarczy. Okej, okay, to myślę, że się przydać czarodziejowi. Swój pęd na natury. Wrogowie w obszarze działania świecą bladozielonym blaskiem, przez co stają się łatwiejszym celem i tracą punkty odbicia i refleksu. Okej. Okay. Możemy też wziąć dla maga. Chociaż kończy się już chyba mu miejsce podręczne. Nie, w sam raz. Nie nam zacząć korzystać z tych rzeczy. Dobra, co to za korbacz? Zapłata gauna. Wyjątkowa jakość kiścień jednoręczne. Obrażenia miażdżone. Zmiana 30% draśnięć na trafienia. Okej, może tego nie tłumaczyłem. Zbyt dobrze, jakby niektórzy jeszcze nie wiedzieli. Draśnięcia w tej grze to takie pudła. Mianowicie tutaj, jeżeli się atakuje, to się nie ma szansy na to, że się spudłuje całkowicie. Tylko zamiast pudła jest właśnie draśnięcie. Wtedy się zadaje znikome obrażenia. Ale jest nadal szansa, że coś się tam zada. Właśnie takie przedmioty pewnie zwiększają szanse na trafienie. Że skoro zamieniają draśnięcie na trafienie. Ja dokładnie nie wiem, jak to działa, ale tak myślę. Dobra. Obrażenia odzyskiwane jako wytrzymałość 20%. Okej, no to fajnie. Celność plus 4, obrażenia plus 15%. Kto mógłby z tego skorzystać? Czy ja ci dawałem specjalność w jakichś broniach? Chyba tylko wojownikowi dawałem. Talenty, biegłość w broni, żołnierz. Miecz i pasterz? Co to było? Okej, okay, dobra. Ta aura nasza. Dobra, nieważne. Dobra, to paladyn może na razie używać go. Jest chyba 15 do 21. No, niekoniecznie lepsze obrażenia. Odzyskiwanie wytrzymałości. Czy potrzebują kogoś odzyskiwanie wytrzymałości? Obrażenia nie są fajne. To ma fajny zasięg, co się przydaje u kapłana. I plus 25% obrażenia do ognia. Wiecie co, potrzymał to. Dam to kapłanowi, żeby potrzymał. Może prędzej czy później mu zamienimy to. Bo kapłan nie jest... Jednak będę chciał, żeby walczył tarczą prędzej czy później. Mm-hmm. Żeby był troszkę bardziej przeżywalny. Niech to tak nazwę. Dobra. Wszystko. Wracamy na górę. I przy okazji otrzymaliśmy awanse dla maga i dla kapłana. Też się pogadamy z tym Witrem. Wirtem. Nie, Wirt to nie jest. Witrem, jakkolwiek by mnie było i wtedy zajmiemy się awansami. Dobra. On tutaj jest. Tak, to patrzenie się jak zielone kółka przesuwają się po mapie. Troszkę mi tego brakowało, że tak to ujmę. Dobra? Wirtan. Chyba poradziłem sobie z najgorszymi obrażeniami. Ramię boli nieco mniej. Byłeś na dole dość długo, a znalazłeś coś? Okłamałeś mnie. I jak to? Wszystko ci przecież wyjaśniłem. Także związane z tym ryzyko. To masz na myśli? Mówiłem, że będą tam pająki i oczywiście zapłacę za fatygę. Doskonale wiesz, co widziałem i co mi powiedzieli. Wirtan otwiera usta, by zaprotestować, ale wyraz twojej twarzy go powstrzymuje. Nerwowo przełyka silnę i odwraca wzrok. W końcu wydobywa z siebie cichy głos. Skąd to? Jak mogłeś ich zdradzić? Zaufali ci. Zdradziłem? Nigdy nie byłem jedynym z nich. Szalonym wyznawcą rozerwanego Boga. Gdybym tak mógł przegnać ich z wioski, gdybym... Nie rozumiesz.
Próbowała mi pomóc i pomagałem. Dzień w dzień przychodziłem do świątyni, by ich ostrzec. Mówiłem im, że grają z ogniem, że Redrick w końcu straci cierpliwość. Za każdym razem oni mnie ignorowali, jakbym nie wiedział, o czym mówią, jakbym nie ryzykował, przychodząc tutaj, by im pomóc. Mogłem zostać aresztowany razem z nimi. Co się stało? Redrick wysłał wiadomość, że zamierza ich aresztować. Wyciągnąć ze świątyni i zamknąć w celi. Nie chcieli o tym słyszeć. Rektorka mówiła, że odrodzą się ponownie, jeżeli coś im się stanie i że się nie boi. Mówiłem ich, żeby się chociaż ukryli. Mieli tam kryptę pełną dawnych relikwii, złota i tak dalej. Pomyślałem, że mogliby się tam schować, a potem, kiedy strażnicy sobie pójdą, mieliby czym opłacić podróż poza Jelenioborze, do Aedirnu. Ale kiedy powiedziałem strażnikom, że kapłani uciekli, nakazali zamknąć świątynię. Nie byłem w stanie wrócić do środka. Nie mogłem nic zrobić. Nic nie mogłeś zrobić? Mogłeś komuś powiedzieć, zabrać mieszkańców, zorganizować pomoc. Gdybym wiedział, osobiście bym ich wykopał. To byli nieliczni przyzwoici ludzie, jacy ostali się w tej dziurze. Teraz zaś zostali tylko tobie podobni. Dlaczego posłałeś mnie na dół? Jeśli Lord Redrick rozkaże oczyścić świątynię, to w końcu trafią na kości. Będą wiedzieli, że kłamałem, kiedy powiedziałem, iż kapłani opuścili wioskę. Wtedy zawisnę na drzewie. Nie wiem, czy Redrick kazałby ich stracić. Może do dziś siedzieliby w więzieniu. A może byliby gdzieś w Imperium. A jak mógłbym spać spokojnie? Powiedziałem ci wszystko. Powiedziałem ci, co zaszło. Teraz chyba twoja kolej, by podjąć decyzję. Dobra, co mu powiemy? Jesteśmy życzliwymi wędrowcami, więc bądźmy życzliwi. Mimo tego, że posłał nas z bardziej osobistych przyczyn, myślę, że jednak może troszkę żałować tego. Nie jest za późno na zadośćuczynienie. Nie jestem tego pewien. Minęło wiele lat. Co mam teraz uczynić? Pochowaj ich kości. Postaraj się prowadzić lepszy żywot niż dotychczas. Mogę to zrobić. Mogę ich pochować. W jakiś sposób im to wynagrodzić. Dziękuję ci z całego serca za to, co uczyniłeś. Dałeś mi drugą szansę. Nie zmarnuję jej. Okej, dobra. Staliśmy doświadczenie. Ekstra. Dobra, przyjrzyjmy się tym awansom poziom. Dobra, pozostałe punkty. Tak, problem z kapłanem jest taki, że on naprawdę nie potrzebuje za bardzo tych. Co wiedza daje? Używanie zwojów. No to możemy mu dać tą wiedzę w sumie. Skradanie się. Mogę mu w sumie dać troszkę atletyki. O. Ta, to mu sporo bonusów da. Dobra, i co my tutaj mamy? Tak, wiecie co? Myślę, że to z którymś patchem. Tak, bo kiedy sobie zrobiłem przerwę od Pillarsów, chyba jakiś patch wyszedł i myślę, że w tym patchu po prostu dodali te międzyklasowe, powiedzmy to, talenty. No to jest bardzo ciekawa opcja. Pozwala tak jakby wieloklasowość robić. Ale dobra. Ale nasz kapłan będzie się skupiał na kapłanieniu. Dobra, co tu mamy? Natchniony blask. Święty blask kapłana zapewnia sprzymierzeńcu premię do celności. Okej, celność plus 5. Okej, fajne. Modyfikuje się. Chociaż święty blask przywraca mniej sił, kapłan otrzymuje premię do wszystkich cech i rzutów. Niepotrzebne. Natchniony płomień. Wyznawcy Magriny zyskują premię do celności arkebuza i miecza oraz rzuca specjalną odmianę płomienia lata. Okej. To by było całkiem fajne, jakbyśmy mu dali jakieś miecze jednoręczne. Arkebuzów na razie jeszcze nie spotkaliśmy, ale spotkamy niedługo. To też całkiem fajna broń. Ale myślę, że mało potrzebna. Może kiedyś, no, bardziej bojowy kapłan. Nasz kapłan będzie bardziej wspomagający. Wskazuje nieprzyjaciół w obszarze działania na potępienie, oszałamiając ich. Dobra, obszar działania. Promień. A, jaskarowy blask to chyba coś, co mnie interesowało. Święty blask kapłana zadaje przeciwnikom obrażenia do ognia. Nośniki dusz otrzymują zwiększone obrażenia. Dobra. Modyfikuje święty blask.
9 do 13 obrażeń od ognia, obrona wola. Okej. Myślałem, że to będzie jakiś nowy skill, ale nie. To dalej do świętego blasku. 9 do 13 obrażeń to nie jest dużo. Co to robiło? To jest chyba nowy. Tak, raz na potyczkę. Szybkość średnia, obszar działania, promień. Efekty, oszołomienie przez 8 sekund. Co właściwie robi oszołomienie? Halo? Pomocy? Tak. Nie pojawia się żadne okienko. A, dobra, oszołomienie czy to? W sumie jest też coś takiego jak szycie ran. Raz przed odpoczynkiem, zdrowie plus 40%. Własnego zdrowia. A, tylko dla użytkownika. A, to szkoda. Myślałem, że to będzie mógł na innych używać. W takim razie to jest mało użyteczne. Dobra, celność plus 5. To nie jest też taki duży zakaz. Zastanawiam się nad tym. 9 do 13 to nie jest dużo obrażeń od ognia. Większość z tego pewnie będzie pochłonięta przez... Wezmę ten zakaz. Oszołomienie, celność plus 15 wydaje się całkiem trudne do uniknięcia. Dobra. Gotowe. Dostaliśmy nowe zaklęcia? Nie, już chyba wcześniej mieliśmy drugi poziom. Mieliśmy czy nie? Chyba tak. Dobra. Dobra, ty będziesz maksował wiedzę. Trochę więcej atletyki, żeby też się nie męczył tak szybko. Dobra, i zaklęcia drugiego poziomu. Pozostało jedno. W sumie... Zobaczę... Co mam w tym grymuarze, co znaleźliśmy. Mamy tak, cuchnąca pieszczota i nekrotyczna lanca. Tą nekrotyczną lancę będę chciał sobie wziąć. To jest bardzo fajne zaklęcie. Tak, sporo miedzi na to wydałem, ale się przyda. Co my możemy wziąć? Słona przeciwko żywiołom brzmi ok. Klątwa ociemnienia. Oślepienie przez 26 sekund. No to całkiem długo, powiedziałbym. Błędny płomień. Tworzy odbijającą się kulę ognia, powodującą obrażenia od ognia u wszystkich na jej drodze. Ognisty promień. Uderza w cel palącym ognistym promieniem, który wywołuje ciągle obrażenia u wszystkich trafionych. Okej, okay. To wygląda fajnie. Szybkość średnia, zasięg 5 metrów. Czy to jest promień, czy to po prostu atak obszarowy, który z góry trafia? No to jest dobre pytanie. Też nie za dużo obrażenia. Wiązka. To musi być jakiś promień chyba, tak myślę, że który leci od maga i uderza. No brzmi ok. Chociaż to również wygląda nie najgorzej. Wiecie co, myślę, że wezmę to. Ten ognisty promień może mi się uda gdzieś znaleźć. Dobra. I talent. Magiczna osłona. Tworzy magiczną tarczę znacząco poprawiającą odbicie maga. Dwa razy przed odpoczynkiem. Odbicie plus 50. No to fajnie. W przypadku, kiedy ktoś się rzuci na maga, bardzo by się przydało. Uderzenie grimoire'u. To jest bardzo fajne. Zadaje obrażenia miażdżące i odpycha przeciwnika. I to całkiem spore obrażenia. To też jest fajne. Skupia siłę wybuchu. Tak, pominięcie obrażeń plus 5,
No, czyli praktycznie zwiększyło było 5 obrażenia wybuchu. To również jest fajne. Chociaż to uderzenie grimoire'u by się przydało bardziej w sytuacjach podbramkowych, kiedy ktoś się mili rzuci naszego maga. Wiecie co, wezmę to. W normalnych sytuacjach całkiem dobrze sobie rodzimy. Dobra. Yes. Hey there. Dobra. W następnym odcinku wychodzimy na powierzchnię. Zejdziemy do sklepu. Popylamy rzeczy. No i idziemy dalej. Idziemy dalej na zachód, nie, na wschód. Tak. W tym kierunku do Kednua. Albo nie. Albo nie. Albo pójdziemy gdzieś indziej. Ale gdzie? Zobaczycie w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.